Głos nadziei na każdy dzień. Prawo Boże nie potrzebuje zmian. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Księga Izajasza, rozdział 58, werset 12. Chrystus przyszedł na nasz świat, by pokazać charakter Boga, wyrażony w Jego świętym prawie, gdyż prawo to objawia Jego charakter. Chrystus jest ucieleśnieniem zarówno prawa, jak i Ewangelii. W 58 rozdziale Księgi Izajasza jest przedstawione dzieło tych, którzy czczą Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Boża pamiątka, Jego szabat, siódmy dzień tygodnia, zostanie wywyższony. Historia Kościoła i świata, wiernych i niewiernych, jest wyraźnie objawiona. Wierni pod wpływem poselstwa trzeciego anioła powrócili na drogę Bożych przykazań, by szanować, czcić i wielbić Tego, który stworzył niebo i ziemię. Przeciwnicy znieważyli Boga, czyniąc wyłom w Jego prawie. Gdy światło ze Słowa Bożego zwracało uwagę na Jego święte przykazania, objawiając wyłom uczyniony w prawie Bożym przez władzę papieską, wówczas, aby wyzbyć się niewygodnego przekonania, wielu usiłowało lekceważyć wymagania całego prawa. Jednak czy byli w stanie je obalić? Nie. Wszyscy, którzy samodzielnie studiują Pismo Święte, przekonają się, że prawo Boże jest niezmienne, wieczne, a Boża pamiątka, szabat, będzie trwać przez wszystkie wieki, wskazując na jedynego prawdziwego Boga, oprócz którego nie ma żadnych innych bogów. Szatan czynił i czyni niezmordowane wysiłki, by kontynuować dzieło, które rozpoczął w niebie, aby zmienić prawo Boże. Z powodzeniem przekonał świat do przyjęcia poglądu, który przedstawił w niebie jeszcze przed swoim upadkiem, iż prawo Boże jest błędne i wymaga zmiany. Znaczna część chrześcijaństwa, jeśli nie słowami, to przynajmniej postawą, opowiedziała się za tym błędem. Jednak gdyby rzeczywiście udało się zmienić prawo Boże, choćby w najmniejszym stopniu, wówczas szatan zdołałby dopiąć na ziemi tego, czego nie udało mu się osiągnąć w niebie. Zastawił swoje zwodnicze sidła, mając nadzieję, że weźmie do niewoli Kościół i świat. Jednak nie wszyscy zostali schwytani w pułapkę. Wyraźna linia oddziela dzieci posłuszeństwa od dzieci buntu, wiernych od niewiernych. Dwie grupy są od siebie oddzielone. Czciciele zwierzęcia i jej obrazu oraz czciciele prawdziwego, żywego Boga. Ellen G. White.